Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na wrzesień dla wszystkich koziorożców. Także zaczynamy. Karty Tarota, karty myśl pozytywna i oczywiście karty intuicyjne. Dobrze, zaczynamy moi drodzy oczywiście od Tarota. Koziorożec, wrzesień. Wszystkie zodiakalne, ascendentalne, w słońcu, w księżycu, jeśli macie, kochani, ten znak, to zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. Co będzie najważniejszego w tym miesiącu? No, tutaj, moi drodzy, pokazują się sprawy rodzinne, sprawy dzieci, a przede wszystkim jest ktoś tutaj, może twoje dziecko, twoje dzieci, z kim trzeba rozmawiać, wyjaśniać, pokazana jest nauka i oczywiście pomoc. Pomoc tym dzieciom, możliwe, że trzeba będzie wziąć jakieś korepetycje, dodatkowe lekcje. Tutaj jest sprawa komunikacji, która powinna być szczera, otwarta. Możliwe, że też buntowanie się, niechęć do zadań szkolnych tu się pokazuje. Też możecie mieć jakieś spotkania z osobami z przeszłości, ze swoimi znajomymi dawnymi, spotkania klasowe. Też edukacja rozbudowana, możliwe, że będziecie wybierać sobie nowy kierunek studiów, nowy kurs. Bardzo tutaj wszystko związane z edukacją, z rodziną, z dziećmi w tym miesiącu. No dobrze, moi drodzy, dalej sprawy finansów. Zobaczmy u koziorożca sprawy finansowe. Jak tu będzie to wyglądało? Tutaj walka, moi drodzy, o finanse, możliwe dwa źródła zarobku albo decydowanie się na coś jeszcze w pracy. Też widać, że jest chęć, moi drodzy, na jakąś zmianę, jest jakiś plan, kiełkuje was jakiś plan. Finanse też, moi kochani, uciekające. Finanse uciekające na sprawy związane z dziećmi, z młodymi osobami. Tutaj jest rozrzutność też pokazana, te pieniądze, które gdzieś giną, tak? No tak wychodzi, moi drodzy. Co w uczuciach, w emocjach? Jakie będą towarzyszyły uczucia, jakie emocje? Tutaj, moi drodzy, mogą być jakieś spotkania rodzinne. Oczywiście uczucia bardzo dobre, pozytywne, chęć podróży. Myślę, że tutaj może być jakiś rodzinny wyjazd w jakieś piękne miejsce. Finanse na to będą przeznaczone. Bardzo duchowy miesiąc. Tutaj w uczuciach, moi drodzy, też są właśnie pokazane sprawy rodzinne i sprawy finansów. Myślę, że będzie wspólna jakaś rodzinna podróż, czy to do jakiegoś muzeum, czy do świętego miejsca. Tu oczywiście na to też przeznaczycie jakąś część takich finansów, ale uczucia bardzo uduchowienia, odnowy, sukcesu, rodziny, szczęścia, uczucia bardzo przyjazne. Także tutaj, moi drodzy, też możliwe, że ktoś was odwiedzi starszy z rodziny. Też taka szansa jest. No dobrze, teraz zobaczmy w zasadzie tutaj zdrowie, rodzinę jeszcze, dom i rodzinę, przepraszam, dom i rodzinę. Bo tam były uczucia i też się rodzina pokazała, dom i rodzina. Tutaj, kochani, jest stabilna sytuacja, ale też trzeba współpracować. Tutaj tak jak gdyby trzy osoby składają się na dom i rodzinę. Macie wspólne decyzje do podejmowania, wspólne finanse, działanie wspólne w domu, ale też nie do końca, bo tutaj jest
Moi drodzy, takie ślizganie się troszeczkę w rodzinie kogoś, omijanie jakichś problemów. Możliwe, że ktoś ukrywa z rodziny coś przed wami w sprawach działania, w sprawach rodzinnych, finansowych. Tutaj to jest indywidualna sprawa, bo oczywiście jest was bardzo dużo i trudno powiedzieć, co ktoś ukrywa. Ukrywane są jakieś sprawy, zamiatane pod dywan. Tak, tutaj w rodzinie są jakieś nieszczere relacje do końca. No dobrze, moi drodzy. I przede wszystkim plotki pokazują się również koło domu. No ale to wiadomo, no to jest normalne. Ludzie rozmawiają. Zdrowie. Zdrowie dla koziorożca. Jakie najważniejsze aspekty, moi drodzy? Najważniejsze sprawy w zdrowiu. Uważamy na głowę przede wszystkim, bóle głowy, podwójne narządy. Tutaj mogą być problemy z błędnikiem, problemy z uszami, ucho wewnętrzne się pokazuje, biodra, problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, także też układ, moi drodzy, limfatyczny. Może być zastój wody w organizmie. Także na takie rzeczy trzeba uważać na pewno. Co zaskoczy koziorożca w tym miesiącu? Co lub kto? No właśnie, co lub kto zaskoczy koziorożca? Co lub kto zaskoczy koziorożca? Koziorożca mogą zaskoczyć sprawy spełnionych marzeń, które tak naprawdę obawiacie się o coś. Spełnione marzenia po części. Na pewno trudny etap jest za wami. Można powiedzieć, w jakimś stopniu. Tutaj, kochani, są obawy o spełnione marzenia, obawy, niewidzenie możliwości, aby spełnić swoje marzenie. Nie dostrzegacie radości i spokoju, który macie. Także, moi drodzy, nie obawiajcie się zbytnio. I karty rady dla koziorożców, karty rady. Co karty radzą? Tak naprawdę. Aby uważać na pieniądze, bo te pieniądze są koło was i jest, moi drodzy, dobrze finansowo, ale nie bądźcie za bardzo rozrzutni. Tutaj taka rada jest, aby zostawić może coś na przyszłość. Zacząć też coś nowego. Karty radzą, aby zacząć coś nowego w finansach. Może będziecie działać, jakiś plan macie w głowie. Karty radzą, aby zacząć coś nowego w finansach dla rodziny, tak, żeby zwiększyć te finanse. Ale też tutaj, żeby uważać na swoją rozrzutność. No, tak to wygląda, moi drodzy. I teraz przechodzimy do kolejnej talii, do myśli pozytywnej i zobaczmy, co tutaj karty nam pokażą. Myśl pozytywna dla koziorożca. Skarbie, bądź świadomy swoich finansów. No widzicie, tam coś było. Skarbie, bądź świadomy swoich finansów. Czy żyjesz ponad stan, unikasz sprawdzania salda swojego konta bankowego, robisz zakupy, by uśmierzyć negatywne uczucia lub ból? Być może nadszedł czas, aby uporządkować swoje relacje z pieniędzmi. Odrzuć lęki, wstyd przed swoimi finansami i już dziś weź odpowiedzialność za swoją przyszłość. Wszelkie niemądre decyzje, które podjąłeś w przeszłości, są już za tobą. W razie potrzeby szukaj wskazówek i miej pełny obraz swojego finansowego dobrobytu. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze to zarobione pieniądze. Bądź świadomy swoich finansów, koziorożcu. I oczywiście karty intuicji, co podpowiedzą, co tutaj można, moi drodzy, z tych kart przeczytać.
dopowiedzieć do tego horoskopu, to oczywiście zobaczymy. Pierwsza sprawa, spotkanie jakieś ważne, które Cię czeka. Może to być randka, może to być spotkanie biznesowe, które na pewno będzie miało duży wpływ na Twoją przyszłość, teraźniejszość również. Zaraz zobaczymy, co jeszcze. Pieniądze, kasa, finanse. Miej właśnie tutaj na uwadze swoje finanse. Nie wydawaj, nie rozrzucaj, ale także nie pożyczaj. Bo oczywiście te finanse kiedyś Ci się w przyszłości dalszej, bliższej będą potrzebne. I błąd. Błąd robisz w finansach, błąd robisz gdzieś tutaj właśnie przy tej sferze materii. Może już w przyszłości nie możesz cofnąć tego błędu, ale karty mówią, nie popełniaj tego więcej, bo tutaj jest życie ponad stan i oczywiście może to przynieść w przyszłości kłopoty, ale nie musi, tak? Bądź świadomy swoich finansów, taki przekaz od myśli pozytywnej, moi drodzy, czas na oszczędzanie, być może. Dobrze, to tyle rad, ostrzeżeń, pomocy i z tego horoskopu naprawdę wyciągnęłam mnóstwo, wydaje mi się. Już te karty są dla Was, moi drodzy, tak przełożone, abyście mieli obraz całego miesiąca w każdej sferze. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałości, trzymajcie się ciepło i oczywiście do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.